Ja mam to niesłuszne zwolnienie i teraz wyobraź sobie to, co ci wysłałem dzisiaj. Moi współpracownicy na Google pokazują się jako ja. Tutaj przeinstalowałem system operacyjny w sklepie Apple Store, bo po prostu bardzo podejrzanie mi się to wszystko na komputerze zachowywało, tak, jakieś dziwne zawieszenia, tak, jakieś dziwne edycje, po prostu no, komputer zachował się podejrzanie. Po reinstalacji systemu, wpisawszy moje nazwisko, w imię, nazwisko, tak, w Google, wyszukiwarkę Google, znalazłem swoich współpracowników, byłych współpracowników z tej firmy, tak, którzy no, pod moim imieniem się pojawili, tak. Tutaj przedstawię paru z nich. To jest Aleksander B, jeden z Customer Experience Managerów, czyli takich account managerów, którzy no, mają kontakt 24 godziny na dobę z klientami tej firmy. Tutaj przytoczę jego zachowanie podczas wznoszenia toastu za zmarłego kolegę. Były dwóch pracowników tej firmy w późnym 2019 roku zmarło około miesiąc od siebie, tak? Jeden z account managerów właśnie w zespole zmarł w tajemniczych okolicznościach, mi nigdy nie powiedziano, jaka była przyczyna śmierci. Sekcja zwłok trwała bardzo długo i też no, bez jakiejkolwiek konkluzji. I około miesiąca później zmarł stażysta, młody chłopak, około 20 lat, tak, i mi powiedziano, że zmarł na zawał serca, co jest no bardzo mało prawdopodobne, tak, w przypadku młodego chłopaka, młodego mężczyzny, tak. No i tutaj przytoczę toast za tego zmarłego kolegę, tak, i Aleksander B***, słychać mówi po prostu, że tak, wznieśmy toast za Rika, za, no, z tłumaczenia, tak, za sracz, shitter, tak, sracz rok temu, tak, był za sracz rok temu i stał się tylko gorszy, tak, i tu zobaczcie reakcję innych członków zespołu, tak, jest śmiech, no, uśmiechy, tak, no, nie jest to reakcja, nie wypada, no, taka reakcja nie wypada, tak, przy wznoszeniu toastu za zmarłego kolegę, tak, czyli coś oni wiedzą, o czym ja nie wiem, tak. Dear colleague Rick, the decision a year ago, it's only got worse, actually. Yeah, the last one's on the good part, right? So we're all here together. Yes. Cheers, Rick. Cheers, Rick. Yep. Ricardo. Dear colleague Rick, the decision a year ago, it's only got worse, actually. Yeah, the last one's on the good part, right? So we're all here together. Yes. Cheers, Rick. Yep. Ricardo. Matthew, gość odpowiedzialny za finanse, był tam jednym z ludzi pracujących w finansach. Nie za bardzo miałem jakikolwiek z nim kontakt, nie za bardzo mam jakiekolwiek zdjęcia z nim, ale no, pracownik działu finansowego. Tutaj jest Howard Rick, gość od marketingu, zajmował się stroną internetową, tak, generalnie. I tam jakimiś paroma innymi rzeczami związanymi no, no, z tą domeną, tak. To jest czy był, tak, chłopak Liany. To jest też kolejna account managerka, tak. No i tutaj również Nikola. On był szefem działu on demand, czy jest szefem działu on demand w tej firmie, tak? Czyli dział, który się zajmuje sprzedażą lotów, tak, na rynku on demand, bez wchodzenia w szczegóły, tak? I teraz wszystkie te profile moich byłych współpracowników, tak, które się pojawiają pod moim imieniem na Google, przekierowują do mojego profilu na LinkedInie, tak? Ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie widziałem, tak? I to się dopiero pojawiło po tym jakby przeinstalowaniu systemu operacyjnego w Apple'u.
Więc możliwe, że to było związane, jakieś przekierowanie, coś zrobione w moim poprzednim, jakiś hack, tak? Możliwe, coś na moim systemie operacyjnym i teraz dopiero mam możliwość zobaczenia tego, tak? Tutaj nie wchodząc po prostu w detale, tak? 17 grudnia mnie po prostu zwolniono z tej firmy na podstawie jakichś zarzutów, tak? Że kogoś tam dręczyłem przez internet, tak? Nie podając żadnych szczegółów. Prawa do obrony, niczego, totalnie wyssane z palca. Później w tej sprawie, jakiś niecały rok później, dowiedziałem się od nich prawników, że jakiś pracownik czy pracowniczka zgłosiła, że i to wszystko w ciągu miesiąca, tak? Zgłosiła, że zostawałem po pracy po to, żeby odprowadzać koleżanki do domu, tak? No absurdalna, się krew zagotowała we mnie. Oczywiście, 17 grudnia, kiedy mnie zwolniono, mi o tym nikt nie mówił, tak? Się dopiero dowiedziałem później z tej komunikacji od prawników tej firmy, jakim wytoczyłem proces. Tam jeszcze były inne zarzuty, że jakieś nieodpowiednie adwanse czy nieodpowiednie flirty w stosunku do koleżanki od lata 2019 roku wykonywałem, tak? Też mi o tym nie powiedziano 17 grudnia, tak? No i to zgłoszono w grudniu 2020 roku, tak? Czyli jak tą sprawę zgłosiłem na policję, nagle w ciągu miesiąca pełno jakichś skarg na mój temat zostało sfabrykowanych, tak? Mi nie, żadnego prawa do obrony, nic nie podano, po prostu mnie zwolniono, tak? Ja wysłałem... No i tą sprawę wytoczyłem. Teraz w tej sprawie po prostu jest, no ona nie jest rzetelnie prowadzona, tak? Tutaj jest dużo rzeczy, które można opisać. Między innymi moje imię, tak? Moje imię jest przekręcane na każdym kroku. Tutaj jestem jako Elka Bziński, tak? Ja to po prostu przyjąłem wstępnie jako inicjał od imienia, tak? Ale nie, oni mnie po prostu wpisują w system jako Elka Bziński, tak? Że pierwsze imię to L, tak? Nie Łukasz, tylko L. Zobaczcie, tutaj przekręcone nazwisko parę razy. Tutaj mam nawet list od brytyjskiej policji, tak, gdzie przekręcili moje imię i nazwisko do kwadratu, tak, i generalnie napisali, że z tonu tego pisma wynika, że chcieliby podjąć śledztwo, ale nie za bardzo mogą, tak. I tutaj miałem rozprawę mieć na początku kwietnia, tak, 7 kwietnia 2022 roku. No i w ostatniej chwili, znaczy w ostatniej chwili, no tak 3 tygodnie przed, została ona przeniesiona na internet, tak. Czyli nie na żywo, nie na sali sądowej, tylko na internet. No i w połączeniu z tym, że widzę swoich byłych współpracowników, którzy są, pokazują się na internecie jako ja, tak, i fakt, że moje imię jest przekręcane, no śmiem podejrzewać, że może być to jakiś tutaj plan polegający na tym, że ktoś przyjdzie do tego sądu, się przedstawi za mnie, tak, ewentualnie zgarnie to odszkodowanie. No i potem może zwróci to firmie część, tak, sobie załowa procent, no to już moja teoria w tym momencie, tak, a ja będę miał jakąś fikcyjną sprawę na internecie, gdzie dostanę po prostu nic, tak, więc na papierze jak ktoś spojrzy, będzie po prostu Łukasz Kabiński otrzymał odszkodowanie za tą sprawę, ale no ktoś inny ją, te pieniądze otrzyma, tak, w internecie nikt nie sprawdza dowodów przecież, tak, osobistych, ja już miałem dwie jakby takie wstępne rozprawy przez internet w tej sprawie, za każdym razem nikt dowodu osobistego przecież nie sprawdza, tak, no hakerzy mogą się włamać na twoją skrzynkę pocztową i na dobrą sprawę nie wiesz, z kim rozmawiasz na internecie, tak, no przecież dla hakerów, tak, przy takiej ilości pieniędzy, przy takiej ilości prestiżu, no każdy może, no wszystko jest możliwe, tak, no bo no, jednak widać to, co się dzieje w tej sprawie, no jest to, no przekracza wszelkie pojęcie, tak, no ale tym bardziej utwierdza, że po prostu, no jest coś na rzeczy, tak. Przepraszam za opóźnienia z częścią trzecią, przez ostatnie 2 miesiące jestem dość zamulony, tak, nie miałem za bardzo energii, żeby to ruszyć i też tutaj ilość wyświetleń tego filmu nie za bardzo jest zachęcająca, tak, ale podejrzewam, że algorytmy Google'a tutaj nie działają do końca na moją korzyść, tak, moja strona na Facebooku też nie łapie w ogóle organicznych, nie łapie w ogóle subskrybentów, tak, no śmiem podejrzewać, że tutaj to może być robione w ten sposób, że po prostu to ta strona jest nie do końca widoczna, nie do końca jest to widoczne dla ludzi, tak, mogą być jakieś przekierowania, schowania, tak, można wiele rzeczy zrobić na internecie. Tutaj otworzyłem dwie strony internetowe, Spy Airlines i spyairline.com, tak, tam chciałem opisać to wszystko, tak, to niesłuszne zwolnienie, całą tą sprawę, te wszystkie materiały, tak, ale no wrzuciłem tylko jeden post i od razu mi zniknął, tak, został usunięty, nie mogę go edytować, tutaj jeszcze jakieś loginy mam z Moskwy,
nie próby włamania się na konto, no coś niesamowitego, tak? Także to pokazuje, że jest duża szansa, że te moje strony, to wszystko jest jakoś sabotowane, tak, żeby to jak najmniejsza była widoczność. A jeżeli jest to robione, to znaczy, że to potwierdza, że sprawa istnieje, tak, no bo nikt by nie sabotował tego wszystkiego, gdyby czegoś nie było, tak, nie było treści w tym, tak. To jest mój numer telefonu oczywiście, tak, i jest duża możliwość, że jeśli do mnie zadzwonicie, to albo się ze mną skontaktujecie, zostanie to gdzieś przekierowane, ktoś inny odbierze, tak, jest duża taka możliwość, już widać, że jest kilka osób, które się za mnie podaje, tak, także no jest to próba po prostu rozwodnienia sprawy, tak, próba sabotowania sprawy, a to tym bardziej utwierdza w przekonaniu, że po prostu ona jest, tak. Oni chcą mnie w chuj zrobić. Tak mi się wydaje, bo moje imię jest przekręcane. Teraz oni mnie nazywają L Kabziński. Nie Łukasz, tylko L. Pierwsze imię k***a L, rozumiesz? Ale nie, tak jakbyś Grzegorz Grzeka. Pierwsze imię G. Nie Grzegorz, tylko pierwsze imię G. Rozumiesz? Taka ściema, to wygląda jak inicjał, każdy pomyśli, że to jest inicjał, ale tam nie ma kropki. To jest po prostu, twoje imię zmieniają w systemie. I teraz ci inni ludzie, ci współpracownicy, którzy naprawdę brali udział w tej sprawie, którzy są związani z tą sprawą, będą udawać, że są mną. Mi tą sprawę teraz przenieśli na internet. Miała być w sądzie, fizycznie, a teraz ją zrobili na internet. Dlaczego? Dlatego, że będą mieli równolegle sprawę prawdziwą, pod moim nazwiskiem, imieniem. Ktoś pójdzie, dostanie hajs, a mi dadzą k***e, rozumiesz, przez internet. Mnie zrobią w... A tak ja tę sprawę muszę opisać. Chciałem opisać na internecie, to zablokowali. Ale zrobię, że nie zrobią, bo to słuchaj, w internecie można wszystko. Z kim ty rozmawiasz na internecie? Ty wiesz, czy to jest sąd prawdziwy, czy nie? Nawet słuchaj, nawet dowodów nie sprawdzają. Się k***a, miałem tą rozprawę, to się łączy, kurwa, ktokolwiek. Każdy się może połączyć. Jeżeli jesteś hakerem, to kurwa, co za problem? W sądzie ci muszą dowód osobisty, dokument tożsamości sprawdzić. Natomiast jak masz rozprawę jakoś przez internet, to cię mogą w zrobić. A jaka podstawa prawna, że to przynieśli? A nie wiem, nie było żadnej podstawy prawnej, po prostu, bo są zajęci, bo mają dużo roboty.